Mikołaj i Kachryni w Puławie. Są to ratownicy medyczni oraz lekarz w zespole specjalistycznym. Zespoły wodne udzielają pomocy na akwenach, ale w razie konieczności transportują potrzebujących pomocy na ląd, gdzie przekazują ich zespołom, które przewożą pacjentów do szpitali. Beata Gajewska, Polskie Radio Olsztyn. Niepublikowane wcześniej było napisane w języku polskim o wyjątkowym walorze artystycznym. Takie piosenki zwyciężyły w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów za X. Piosenka na 100. Dzisiaj podczas 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki ogłoszono laureatów. Kapituła konkursu Piosenka na 100 w składzie Bogdan Olewicz, Piotr Wawłowski, Marek Kościkiewicz, Piotr Metz i Paweł Sztompka wybrała zwycięzców konkursu Piosenka na 100 oraz podzieliła pulę nagród, o czym mówi członek jury Marek Kościkiewicz. Jest pełna, ta prawie jest pełna życia. Czasami jednej rzeczy jeszcze nie możemy skończyć, a już planujemy następną po tym, żeby coś się działo. Dla mnie jako proboszczowi to kiedyś zapadły mi takie wypowiedzi słowa filmy papieża Jana 23, który porównał parafię do stawiku. Powiedział, że jeśli parafia jest tak jak staw nieruchomy, to ta woda się zepsuje, będzie starą i nie ma w niej życia. Ale jeśli puści się malutki strumyk przez ten stawik, ta woda zacznie przepływać, nagle pojawia się pełno życia, rybek, innych stworzeń. Ta woda żyje i ciągle musi przepływać ta woda przez ten stawik, żeby ona żyła. Pantarę i ciągle musi się ruszać, iść do przodu. I tym musi być również szczególnie parafia polonijna, no bo ludzie potrzebują, naprawdę szukają Boga, szukają innych rzeczy, czasami są zagubieni i Bogu nie będą dzięki, że się gromadzą wokół kościoła, i cieszę się, że pracuję w takiej parafii. Ponad 40 tysięcy ludzi, to nie jest łatwo. Nie zna się wszystkich, z twarzy znam, ale po nazwiskach tylko część ludzi. Ale ludzie są mili, ludzie są życzliwi, a wiedzą, po co przychodzą. Bardzo pięknie uczestniczą w liturgiach, w nabożeństwach, w rekolekcjach, przy różnych tych akcjach, które dla nich organizuje. W takim razie panie doktor Michał Kasprzak, historyk, ale także przewodniczący Rady Parafialnej. Panie Michale, prosiłbym o taką, może pana, ale bardziej troszeczkę detaliczną parafię. Parafia świętego Maksymiliana Kolbe, Mississauga, słynna, znana, jeżeli gdzieś tutaj się w Toronto mówi, to się dzieje, a gdzie to jest? A u Kolbego? A u Kolbego to wszyscy już wiedzą, nie trzeba podawać adresu, nie trzeba mówić, jak tam dojechać, bo wszyscy to wiedzą. Co takiego się w tej parafii od lat dzieje? Oj, dziękuję bardzo i też to jest taka okazja, żeby podziękować naszym ojcom oblatom, którzy no, od bardzo długiego czasu pracują w Kanadzie wśród Polonii i to zawsze tak ciężko, żeby nie powiedzieć tych historycznych takich niesamowitych detali, chociażby wziąć pod uwagę, ojciec Alfred wspomniał o tej ciężkiej pracy, tej takiej pionierskiej pracy, i to czasami bardzo ciężko sobie wyobrazić, co to znaczy. Jako blaci byli poproszeni tuż praktycznie po założeniu, żeby przyjechali i pracowali. Przyjechali dlatego, że praktycznie inni duchowni nie chcieli brać tej niesamowicie ciężkiej pracy, szczególnie wśród imigrantów, dlatego że to byli najbiedniejsi ludzie w Kanadzie i też wśród Indian. I właśnie ojcowie oblaci się podjęli tej ciężkiej pracy i rozbudowali w sumie katolicyzm w Kanadzie. No i muszę przyznać, że jest to w sumie w naszej archidiecezji, największej archidiecezji w Kanadzie, to jest jedyna religia, która nie maleje, ale co roku rośnie. A więc no niesamowity wkład. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pracę w zachodniej Kanadzie, ponownie można wziąć pod uwagę chociażby, że jeżeli patrzymy na pamiętniki ojców oblatów, powiedzmy z początku XX wieku, to parafia Świętego Ducha miała zasięg
proszę sobie wyobrazić, 2500, to jest Winnipeg, tak, miała zasięg 2500 kilometrów. Czyli na przykład ojcowie oblaci, którzy musieli objeżdżać praktycznie 11 miesięcy w roku, musieli objeżdżać po prostu od placówki do placówki, byli w stanie w ciągu jednego roku, i to nie samochodem czy samolotem, ale byli w stanie przejechać 10 do 11 tysięcy kilometrów. Także no, niesamowicie ciężka praca. No i to też mówi o tym, jak ojcowie oblaci zawsze są w stanie wyjść naprzeciw tym wymaganiom, które w tym cały czas zmieniającym się społeczeństwie no są ogromne, ogromne wymagania, ale zawsze są w stanie no, odpowiedzieć na to i dlatego mamy w tym momencie mamy ojca Janusza i widać tą niesamowitą prężność prowadzenia parafii tak ogromnej. My zawsze się śmiejemy, jak ojciec Jacek wspomniał, że to praktycznie to jest po prostu takie miasto nasze, że Kolbe to jest miasteczko praktycznie, samo w sobie wystarczające. No i jest ogrom pracy, nie tylko duszpasterskiej, ale właśnie tej takiej bardzo socjalnej, pomocy ekonomicznej, współpracy, bo to nie tylko chodzi o prowadzenie Polonii duchowe, ale właśnie kulturowe, prowadzenie od tej strony pomagania ludziom, którzy są, no, którzy przechodząc przez tą emigrację nadal mają dużo życiowych problemów, nie powiodło im się. I do tych ludzi też trzeba wyjść i w jakiś sposób pomóc. Ale też współpracować. I tu jest chyba największy atut tego wszystkiego, właśnie tej współpracy zespołu duszpasterskiego z Radą Parafialną i z całą po prostu, z całą naszą parafią. To powiedzmy też, panie doktorze, że mówimy o tym, że jest to trudność, gdzie nikt nie chciał pójść, prawda, emigranci, młodzi i tak dalej, ale generalnie także ta trudność pracy z emigracją polega na tym, że doświadczenie emigracji dla większości ludzi, którzy gdzieś tam z jakichkolwiek przyczyn są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę, nieważne czy to Polacy, czy ktokolwiek inny, ale tak głównie z moich obserwacji takich w Polonii patrzę, czy to jest przymus, nie wiem, ekonomiczny, polityczny, czy jakikolwiek inny, to emigracja dla większości ludzi to jest życiowa katastrofa. To jest po prostu wstrząs, to jest trzęsienie ziemi. I teraz do takiego człowieka, który jest wyrwany z korzeniami ze swojego środowiska, z Polski, od swoich sąsiadów, znajomych, rodziny, tu gdzie wszyscy tym samym językiem mówią, myślą podobnie, tymi samymi kategoriami, śmieją się z tych samych żartów, prawda? Śpiewają te same piosenki, lubią podobne rzeczy, nie wiem, jeść na grillu czy coś tam. Nagle przyjeżdżasz gdzieś, gdzie wszystko jest inne. Mówią innym językiem. Ty opowiadasz jakiś żart, nikt się nie śmieje, bo nie wiedzą, o co ci chodzi w ogóle, nie? Ty mówisz o jakiejś tam historii, nawiązujesz do tradycji. Oni w ogóle nie grają o tych samych falach, bo oni też nie wiedzą, co tam było. Jest, dla wielu ludzi jest to po prostu szok. I teraz wyjść do takich ludzi, stworzyć to środowisko, które nie tyle by imitowało jakieś tam sztucznie jakąś tam kroplówkę polską, tylko które by było normalną takim środowiskiem życia codziennego, gdzie staniemy na nogach i zaczniemy żyć swoje życie tutaj w Kanadzie. To jest taka bardzo trudne i takie wyzwanie bardzo wielkie. Prawda? Bardzo, bardzo ogromne wręcz, dlatego że różnorodność problemów, z którymi ludzie przychodzą, ale też te różne doświadczenia, które przeżywali, czasami bardzo dobre, ale czasami bardzo złe, dramaty też znajdywania lub tracenia pracy i sobie dając radę z tym. I
też znajdując w parafii, w kościele, znajdując właśnie ten taki autentyczny punkt odniesienia do religijności, do polskości, do kultury polskiej, gdzie mogą przyjść i chociażby obejrzeć, porozmawiać z innymi ludźmi w swoim ojczystym języku. Co niedzielę zawsze mamy, no, dlatego że mamy ogrom różnych grup związanych z naszą parafią, zawsze mamy coś, co się dzieje pod kościołem, czyli zawsze jakaś grupa, na przykład, która sprzedaje pączki lub teraz w tym momencie mamy dużo młodzieżowych rzeczy zorganizowanych, dlatego że zbierają chociażby pieniądze na wyjazd do Panamy, dokładnie. Ale właśnie tutaj także w tym kontekście powiem tutaj pytanie do ojca proboszcza. Pytanie do ojca proboszcza o także poradnie. Skądinąd wiem, że właśnie także, żeby to duszpasterstwo jakby wpływało pozytywnie na całość życia polonijnego, to jest nie tylko to, co takie wspaniałe chwile wielkie, jakie myśmy przed chwilą przeżywali, ale to jest także codzienna, mozolna praca w różnego rodzaju poradniach. Faktycznie jako kapłan, my nie jesteśmy jako ksiądz, parafii nie jesteśmy zdolni, aby pomóc profesjonalnie wszystkim ludziom. Przychodzą ludzie z problemami małżeńskimi, przychodzą ludzie z problemami psychicznymi. Niektórzy mają niesamowitą depresję, załamanie. I no, czasami to jest no, tak mocne, że to trzeba specjalisty, żeby tym ludziom pomóc. Problem językowy, bariera językowa jest również dla wielu ludzi. I nie potrafią no, dobrze wysłowić się w języku angielskim, a żeby zrozumieć ich głębiej, ich uczucia, ich serce, to trzeba rozmawiać w języku tym, w jakim się urodzili i wychowali. I ten problem był bardzo widoczny i dlatego kilka lat temu, dokładnie 4 lata temu, zdecydowaliśmy z Robą Parafianą, aby otworzyć poradnię rodzinną przy parafii i zaangażować profesjonalistów, psychologów z innych dziedzin, którzy z takimi ludźmi się spotykają. No i mamy wolontariuszkę panią Anię, która koordynuje właśnie te wszystkie spotkania z tymi profesjonalistami i z tymi ludźmi, którzy chcą przyjść porozmawiać w swoim własnym języku o problemach, jakie ich gnębią. Także to jest no, bardzo ładnie zaadresowane. A po drugie chciałem powiedzieć, że w tym momencie również patrząc na ten problem, również zorganizowaliśmy parę razy już z doktorem Waldemarem Paligą i innymi profesjonalne warsztaty małżeńskie, gdzie 6 tematów o dialog małżeński, powiedzmy sobie, czy tam intymność małżeńska, czy o wydatkach, o pieniądzach, były poruszane przez profesjonalistów i no, przychodziło po kilkadziesiąt osób na takie spotkania przez cały ten proces, przez cały te 6 spotkań, po to, aby naprawdę usłyszeć więcej, porozmawiać, podzielić się i dowiedzieć, jak można te problemy rozwiązać. Także no, słuchamy i próbujemy odpowiadać na bieżące problemy. No, kolejny aspekt życia polonijnego i duszpasterstwa, to się wszystko przenika, o który tutaj chciałbym zapytać ojcu i panie doktorze, to jest, ponieważ wiadomo, że Kościół nie jest jakimś tam, nie wiadomo skąd się pojawił i tak dalej, ale to jest wszystko wrośnięte w to, także to aspekt społeczny życia polonijnego. A zatem mamy także różne organizacje polonijne. Prawda? Jest Kongres Polonii Kanadyjskiej, jest Związek Narodowy Polski, jest Związek Polonii w Kanadzie, są związki kombatanckie, są harcerze i tak dalej. Na tym polu może spróbujmy parę słówek tutaj powiedzieć o tym, jak tutaj się to układa, bo wiadomo, że też parafie oblackie, te najstarsze, dwie w Toronto, i Stanisława i Kazimierza, swego czasu powołały credit union, prawda, czyli kasę oszczędnościową, prawda, taki bank, nie mówię parabank, bo parabank to się w Polsce źle kojarzy, to nie jest parabank, to jest taki właściwie zwykły nasz bank tutejszy, nie? Może spróbujmy też od tej strony, poprosił parę słów. Jak najbardziej. I to też takie podłoże ma historyczne, dlatego że
latach 30., w latach 40., w latach II wojny światowej bardzo ciężko było Polakom dostać jakiekolwiek pożyczki, a była dosyć intensywna dyskryminacja. I właśnie z takiej sytuacji wyszedł pomysł, żeby założyć tą kasę oszczędnościową, żeby pomagać Polakom, i był założony Credit Union, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego w bardzo bliskiej współpracy z ojcami Oblatami i też są taką jakby w tej współpracy są jakby takim podłożem na dużo właśnie różnych polskich kulturowych wydarzeń, czyli chociażby byli instrualni w założeniu chociażby Dnia Polskiego w Mississauga, który teraz się odbyło wczoraj, a w sumie także i promują tą polskość, ale promują tą polskość katolicką, także te nadal są wierni właśnie tym podstawowym wartościom religijnym. Nie odrzucają tego, tylko właśnie jak najbardziej promują to wśród pracowników swoich i w swojej pracy właśnie tej takiej kulturowej, socjalnej wśród Polonii. I to się pobiela. I to widać, że ta współpraca Ojców Oblatów z różnymi instytucjami, właśnie organizacjami polonijnymi cały czas kontynuuje się. I to właśnie dzięki tej współpracy widać te owoce tego. Widać, że masę już ludzi urodzonych tutaj w Kanadzie nadal ciągną do tej polskiej tożsamości. Czasami nawet nie mówią językiem polskim, ale nadal ciągną do tej właśnie tożsamości, przychodzą na mszę świętą, do kościoła i dalej próbują utrzymywać tą swoją tożsamość, mieć cały czas kontakt z tymi korzeniami. No, myślę, że w takim zrozumieniu, takim najprostszym naszej roli jako duszpasterzy, mieści się to, że czymś naturalnym jest wyjście czy współpraca z organizacjami polonijnymi, prawda? To może ojciec prowincjał jako wcześniej proboszcz w St. Catharines, proboszcz Winnipegu Świętego Ducha, może to wiele powiedzieć, czy ojciec Janusz tak samo. Bardzo proszę. Dobrze, kilka słów na ten temat. Bardzo ważne są te organizacje polonijne, one nadają życie, bym powiedział, takie już poza kościołem troszeczkę, można powiedzieć, bo tutaj to życie nie kończy się w kościele, ale ma się przenosić. Wiele tych organizacji naprawdę działało bardzo prężnie. Oczywiście przychodzi swoje problemy, bo potem się starzeli ludzie, nowi nie przychodzili, więc te problemy są nam bardzo dobrze znane. I też jakieś tam wynikały nieraz nieporozumienia między tymi organizacjami. Moją zasadą było zawsze to w parafiach, żeby ich wszystkich łączyć. Gdziekolwiek byłem, a byłem u Świętego Kazimierza i jak wspomniane było w St. Cardis i w Winnipegu jako proboszcz, zawsze mówiłem, Kościół to jest to miejsce, gdzie te wszystkie organizacje się spotykają i są razem. I my razem mamy przez swoją różnorodność, bo mamy różne zadania, różne organizacje mają różne tam powiedzmy zadania do spełnienia, mamy stanowić właśnie taką jedną wielką rodzinę polonijną, która ma pięknie funkcjonować, a Kościół ma w tym pomagać. I zawsze to bardzo mocno i otwarcie mówiłem, kiedy przychodzili właśnie ze sztandarami z okazji różnych tam uroczystości, które w ciągu roku celebrowaliśmy. Zawsze to mówiłem i wierzę, że to miało swój skutek i ma do dzisiejszego dnia, że mamy się właśnie jednoczyć, mimo nieraz jakichś tam nieporozumień, jak to między ludźmi bywa, no czasami one powstają, ale są one bardzo ważne. To wydaje mi się nawet, że tu w tym życiu polonijnym jest nawet bardziej są ludzie zaangażowani w to życie i takie społeczne, i kościelne również. Co chcę przez to powiedzieć? To, że na przykład sam pochodząc z Chojnic, z parafii diecezji perplińskiej, ona była bardzo dobrze prowadzona, ta moja parafia. Zawsze miałem dobre wspomnienia,
jak taki duszpasterz tam wyglądał. Byli dobrzy kaznodzieje, przyjeżdżali misjonarze. Ale nie wiedziałem, że może być coś jeszcze innego. Coś, co wykracza poza mszę świętą i jakieś tam spotkania w kościele. Chociażby to, o którym wspomniał pan doktor, to spotkanie na tym pączku po mszy świętej. Jakie to jest ważne, moi drodzy. Jest to niesamowite scalanie parafii, gdzie ludzie właśnie schodzą sobie, spotykają się z różnymi swoimi znajomymi, czy nawet nieznajomymi, zapoznają się i tam spędzają jakiś okres czasu. I też rola duszpasterzy. Ja zawsze, kiedy tylko miałem czas, to schodziłem tam i z tymi ludźmi rozmawiałem. Oni zawsze mieli okazję, żeby do mnie podejść, zapytać, coś załatwić. A jeżeli się nie dało załatwić, to powiedziałem, kiedy mogą przyjść. Bardzo piękna współpraca taka się rodziła właśnie na tym pączku, takim zwyczajnym, można powiedzieć. No mimo że wątroba ciężko znosiła 6 czy 7 pączka, ale... Trzeba było się ograniczać. Ale chcę powiedzieć, że naprawdę to życie prolijne i właśnie przez tę organizację i to, co organizuje też Kościół, jest naprawdę piękne i wspaniałe. I myślę, że ojciec Janusz mógłby tutaj jeszcze wyrzucić parę pączków. Parę pączków, ale też parę takich jakichś harcerskich aspektów, bo tak jak żeśmy się dowiedzieli tutaj podczas transmisji, także w tych wypowiedziach, mnóstwo harcerzy wyjeżdża do Wilna. To jest zaraz się ten czas zacznie, że te autokary z parkingu będą jeździć tam do Wilna na te obozy harcerskie. Prawda? Faktycznie co roku na Kaszubach, kanadyjskich Kaszubach, spotyka się około 1500 harcerzy, którzy przyjeżdżają się i na te kilka tygodni mają tam swoje obozy. I nasi ojcowie, młodzi ojcowie jadą jako kapelani, posługują i są obecni przez cały ten okres. I to trwa już od kilkudziesięciu lat. Harcerstwo osobiście ja wspieram niesamowicie, bo harcerze to i te rodziny harcerskie to są wspaniali ludzie. Bo honor ojczyzna to nie jest jakieś tam słowa puste. Na przykład w naszej parafii mamy, powiedzmy, że po nazwisku powiem, rodzinę chociażby Staszka i Kresi Majer. Oni są urodzeni tutaj w Kanadzie, przepięknie po polsku mówią, obydwoje, profesjonalnie pracują naprawdę, mają wysokie pozycje rządowe i dzieci w harcerstwie zaangażowane niesamowicie i również przepięknie mówią, chociaż w korku ten chórek dzisiaj śpiewał, się prowadził Marek Wisen. I to jest to bogactwo, kiedy rodzina potrafi te piękne zasady przekazywać z jednego na drugie, na trzecie pokolenie. To jest całe to piękne. I dlatego harcerstwo ma bardzo ważną rolę i trzeba je wspierać, szczególnie w Kanadzie. Trzeba naprawdę je wspierać. Panie doktorze, słówko jeszcze w tym temacie rzucenia? Może jeszcze tylko podkreślę, że w wielu przypadkach, jeżeli patrzymy na historię chociażby liderów różnych organizacji poza Kościołem, to zazwyczaj właśnie ci liderzy bardzo często wychodzili i do dnia dzisiejszego wychodzą właśnie z Kościoła, gdzie dostają to właśnie taką podstawową formację duchową i te wartości, które później przekształcają się właśnie w tą pracę socjalną, w to zaangażowanie w tych różnych organizacjach polonijnych. I to po prostu pokazuje, jak to wszystko jest powiązane ze sobą, jak ważną rolę prowadzi właśnie w życiu i promowaniu dalej tego życia polonijnego, bo już nie ma w Kanadzie napływu nowych polskich emigrantów, czyli ta Polonia jest jakby po prostu zdana sama na siebie w promowaniu tych wartości i tożsamości polskiej. No i właśnie może jakoś troszeczkę kończąc nasze wprowadzenie, bo za chwileczkę już zaprosimy Państwa do rozmów telefonicznych. No jeszcze mam takie pytanie, tak jak to Panie doktorze powiedział przed chwileczką, no już się skończył taki masowy napływ w emigracji, prawda? No owszem, ludzie przyjeżdżają także z Polski, to jeszcze stale, ale to już nie są takie fale jak
po Solidarności, jak po stanie wojennym, prawda, jak po 89 roku, kiedy jeszcze tam te prawda, komunistyczne siły tam czyściły sobie przed pola w Polsce. To jest jedno. No, mamy jeszcze ciągle gdzieś tam raz po raz, może już Bogu dzięki, coraz słabiej, ale jeszcze troszeczkę zmagamy się z tym bagażem postkomunistycznym, tego wszystkiego, tej krzywdy, którą także Polonii przez lata wyrządzały służby komunistyczne, służby bezpieczeństwa. Chociaż to, jak powiadam, to nie jest, powiedzmy, klucz do zrozumienia życia Polonijnego, czy jedyny klucz, prawda, bo to są jeszcze wiele, wiele innych aspektów, ale to też jest, to trzeba zauważyć. No pytanie jest teraz tak, co dalej? No mamy piękną, mimo tych różnych właśnie uwarunkowań, o których przed chwilą była mowa, mamy jednak wielki dorobek życia, wysiłku wielu ludzi, kapłanów z ogromnym poświęceniem pracujących, ludzi świeckich, właśnie tych liderów, przywódców organizacji polonijnej i tak dalej. Dzisiaj czasy się zmieniają. Dzisiaj zmienia się polityka, zmienia się sytuacja w Polsce. Już Polska już nie ma, Bogu dzięki, nie ma wojny. Różne przemiany, miejmy nadzieję, na dobre następują. Co dalej? Jakie są te, jak wy określacie, drodzy ojcowie, te wyzwania, czy te najpilniejsze potrzeby, czy takie wyzwania perspektywicznie, czemu by trzeba się teraz najpilniej skierować? Jestem przekonany, że powinniśmy cały czas przypominać, skąd pochodzimy, co to jest Polska, że nie ma się czego wstydzić, że to jest przepiękny kraj o bardzo bogatej historii, z którego wywodzą się ich rodzice, dziadkowie, którzy przybyli tutaj, nie wiadomo, jak mówimy w tych okresach różnych, ostatni okres, ten Solidarnościowy. Ci jeszcze najwięcej pamiętają to życie w Polsce, bo są już tacy, którzy nie bardzo pamiętają. Wyjechali gdzieś po wojnie i raz drugi tam zajechali, to jeszcze w nie najlepszym okresie i mają bardzo złe wspomnienia. Nie chcieli nigdy wracać do Polski. To jest też takie przykre. Ja tłumaczę, jeśli macie to dziś, zobaczcie, jak Polska się pięknie zmieniła teraz, jak w Polsce jest teraz fajnie, jak jest odnowiona, ile jest naprawdę wspaniałych teraz miejsc, nawet nie poznacie swoich miast, czy wiosek, z którymi pochodzicie. Więc myślę, że bardzo ważne jest, aby przekazywać pokoleniom, tym, którzy się tutaj już rodzą, na ludzi, przekazywać, czym jest Polska, jaka jest jej bogata historia, że warto być Polakiem, nie wstydzić się tego, bo Kanada przecież pozwala, żebyśmy byli obywatelami zarówno Polski, jak i Kanady, więc nie ma się czego wstydzić. Możemy tutaj to kultywować. Możemy to szczególnie powiedzieć. Jeżeli przyjeżdżają ludzie z Indii, z różnych tam tradycji, wyzwań, i oni sobie wywalczyli, żeby w oficjalnym umundurowaniu tam żołnierzy, celników i tak dalej były jakieś kontrobany, nakrycia głowy specjalne. Czego my się mamy wstydzić? Środowisk twórczych przy placu teatralnym. Polsku coś powiesz, co zachęcić do tego, właśnie z tym trzeba wyjść, tym się trzeba chwalić. Dojeżdżać pociągiem, a nie samochodem. Chodź, Janusz, taki jest cel poznańskiego magistratu. Troszeczkę inny jazd. W Polsce wyjechały pierwsze zawody poznańskiej kolei metropolitalnej. Ale co teraz? Nie ma imigracji teraz. Mamy szalony potencjał. Mamy młodzież. Mamy tutaj tysiące młodych ludzi, tak jak się wspomniałem, tyle komuń, tyle komuń, tyle młodzieży chodzi na spotkania. Do Polski pojechało z naszej parafii 350 na spotkania światowych młodzieży. Mamy szalony potencjał młodzieży. I młodych ludzi, i młodych mam. Dlatego co teraz? No, trzeba z tymi młodymi małżeństwami pracować. Trzeba być obecny. I ten program Kościoła Domowego, który się rozwija coraz bardziej, on musi być popierany, wspierany. Trzeba na niego chodzić. Dobrze, że ojciec Grzegorz ma tyle energii, że no, w każdą niedzielę i w każdą
w sobotę jest obecny co dzień, każdy weekend na innym kręgu. Tych kręgów jest kilkanaście. I młodzież. Dobrze, że bardziej ma tyle siły, że dzień się ciągle spotyka, spotkania grupy młodszych w czwartek do grupy piątkowej studenckiej do północy w piątek wieczorem. I z nimi trzeba być. Ja uważam, że nasze siły duszpasterskie powinny być podzielone właśnie na te młode małżeństwa, na tę młodzież, na te dzieci, które są i po prostu po to, żeby one dalej zakochały się, tak jak ojciec prowincja mówi, w polskiej kulturze, w polskim języku, ale przez to, jeśli my chodzimy, jeśli my jesteśmy obecni blisko niej, ten czas oni pozostaną przy kościele, oni się nie zmienią. I harcerstwo. Ci, którzy są przy harcerstwie, naprawdę są zawsze z Bogiem, zawsze z kościołem. No i można liczyć o każdym, każdym Boże dnia i nocy. I to jest całe piękne. Tu trzeba siły naszych. Bo tak, z jednej strony ci już powiedzmy zaprawieni w życiu polonijnym, oni już swoje miejsce znaleźli, wiedzą co im potrzeba i sobie korzystają z tego regularnego duszpasterstwa. Oby nas zaskakiwały dziewczyny coraz częściej i coraz fajniej, przez całą Europę. Jest to jeden z etapów tego roku, bo następny etap Polakiem to jest coś wspaniałego, dobrego, to jest wielka, wspaniała karta historii ponad 1500 lat. Refleksje i zastanowienie się, co jest nie tak, żeby poprawić wynik na Mistrzostwa Świata. I życzę jeśli mogę też właśnie podkreślić, co ojciec Janusz wspomniał, że właśnie wychodzić jak najbardziej do ludzi. I wychodzić do tych ludzi na różne sposoby, poprzez promowanie kościołu domowego, ale też takimi przykładami, jak na przykład w ostatnich paru latach bardzo rozwinęła się u nas grupa pro-life, czyli życia walczące z aborcją, którzy sprowadzają mówców z całego świata, którzy przychodzą z wykładami. Jest to jakby organizacja, która rozbudowała się na ogromny sposób przez ostatnie właśnie parę lat, ale mają właśnie odniesienia do że młodych ludzi, młodych Polaków ściągają do siebie, ale też współpracują z większą grupą w społeczeństwie kanadyjskim. Za każdym razem, jak organizujemy jakiekolwiek rzeczy u nas w parafii, to widać, jak bardzo głodni są ludzie, którzy, że tak powiem, urodzeni w Polsce, przyjechali do Kanady, ale właśnie też ta już młoda generacja. Może takim bardzo pięknym przykładem tego jest zorganizowanie Misterium, które już drugi rok teraz odbyło się w parafii, na które przychodzą ogromne ilości ludzi. I tu jest taka współpraca właśnie tej nowej generacji, tych młodych ludzi, którzy bardzo często przychodzą operują bardzo podstawowym językiem polskim, ale chcą brać udział, są aktorami po prostu w Misterium. No i jest to piękna, niesamowita rzecz, dlatego że właśnie poprzez takie Misterium od razu stają się jeszcze bardziej głodni, żeby brać udział w innych rzeczach w parafii, chcą właśnie pomagać na inne sposoby. I to jest właśnie to piękno, że widać, że ta młoda generacja nadal chce być przy kościele, nadal chce współpracować na różne sposoby. Otóż pozostaje tylko pytanie retoryczne. Czy wystarczy nam takiego zasobu ludzi na tyle szalonych, żeby po prostu się temu wszystkiemu poświęcić? Ale odpowiadając na to pytanie, ufamy o Bożej ważności. Dlatego jest ta codzienna modlitwa o powołania parafii świętego Maksymiliana. To jest dodane zawsze do tych wszystkich spraw, żeby właśnie było też kolejnych wielu ludzi takich, którzy będą chcieli właśnie być w tym miejscu, gdzie być powinien kapłan, pastor, Polak, aby
pomóc podać rękę, powiedzieć dobre słowo, zachęcić do modlitwy, zaprowadzić do Chrystusa. Proszę Państwa, siedzimy w studiu Radia Maria w Mississauga. Rozmawiamy na temat życia polonijnej i duszpasterstwo polonijne parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe, ale jak słyszeliśmy, ten temat jest także takim dobrym pretekstem do tego, żeby troszeczkę szerzej powiedzieć o życiu polonijnym w ogóle w Kanadzie. Nie wiem, może podobnie jest też w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach. A w naszym studiu są goście, jest ojciec prowincjał prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Oblackiej prowincji w Kanadzie, ojciec Alfred Grzęba, proboszcz parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe, Mississauga, ojciec Janusz Błażejak, a także pan dr Michał Kasprzak, historyk, przewodniczący Rady Parafialnej parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnych rozmów, do dzielenia się swoimi refleksjami, świadectwem może, czy to życia tutaj, czy w tej parafii świętego Maksymiliana Kolbe, czy też w innych polonijnych parafiach oblackich, nieoblackich. Jak, gdzie tylko żyjemy, odezwijcie się, powiedzcie, jak wy to przeżywacie, czy podzielacie te wszystkie nasze przemyślenia, które tutaj wygłosiliśmy, czy może chcecie dołożyć jeszcze coś od siebie, chętnie to usłyszymy, chętnie porozmawiamy. Telefon do studia w Toronto, tutaj z Kanady, 1-647-871-8442. Powtórzę, 1-647-871-8442 i telefony w Polsce. Można tutaj do nas dodzwonić się do Kanady, wybierając numer w Polsce. 56-655-2355 dla Polski Północnej, 56-655-2356 dla Polski Południowej, dla telefonów z zagranicy, czyli z Europy, z Ameryki, skądkolwiek jeszcze indziej, 011-48-56-655-2333 lub 011-48-56-655-2366. Mam jeszcze dla kompletu telefonie w rodzinie 536-600 i 536-600-200. Ojczyzna jest odpowiedź, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział wawę, komnaty, krążganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Dzwon, co kraj przenika, mowa skargi wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogaty historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokory.
twardych w Ameryce i w Azji. Mam nadzieję, że Agnieszka trochę mi zoru nabierze przez tą przerwę. Już go widać gdzieś tam powoli na treningach. Zaczyna to wyglądać lepiej niż było. Natomiast, no wiadomo, wszystko zweryfikują warunki meczowe. Wiadomo, że Agnieszka Dogbańska potrafi wspaniale grać w tenisa. Dawid, moim zdaniem, no chyba najważniejszy czynnik to ten czynnik zdrowotny, który będzie odgrywał rolę. Jeżeli jest lepiej, no to jest optymizm. No tak, zdrowie oczywiście jest punktem wyjścia do wszystkiego. Żeby myśleć o jakimkolwiek trenowaniu, przygotowywaniu się do rywalizacji, przede wszystkim trzeba być zdrowy. Mnóstwo tych problemów, które nałożyły się na Agnieszkę w ostatnim czasie, spowodowały to, że mamy taki obraz, jaki mamy. Natomiast kiedyś ten moment musiał przyjść, tak? Uważam, że Agnieszka bardzo długo trzymała się na topie tenisem, który kosztuje mnóstwo zdrowia, mnóstwo energii, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Każdy punkt trzeba strasznie biegać, strasznie walczyć. Wiadomo, że Agnieszka nie jest obdarzona niesamowitą bronią w postaci, nie wiem, serwisu czy chociażby forehandu. To jest wszystko okupione niesamowitym wysiłkiem. Także no, gdzieś po tych wszystkich latach zaczyna płacić za to cenę i ciężko mieć tutaj dobre nastawienie w momencie, kiedy co chwilę coś ci jest, za tym idą porażki, to koło się zaczyna zapętlać, no i dochodzi do takiej sytuacji, że no, jest taki trudny moment w tej chwili dla Agnieszki. Dawid, niełatwo jest się zmobilizować, no bo sami wiemy, ile lat kariery Agnieszki Radwańskiej, sukcesy już w kategorii juniorki, potem przez dekadę była w czołówce światowej, ale widzieliśmy, jak od kilku lat, jaka jest szczęśliwa, jak potrafi cieszyć się z tego, że z tobą trenuje. Mieliście też wielkie sukcesy, bo gdy byłeś obok, potrafiła dochodzić do półfinału imprez wielkoszlemowych. No i właśnie, posmakowała tego życia szczęśliwego, rodzinnego, a teraz trzeba zmusić się, żeby walczyć, żeby trenować, żeby poddać się katorze. Też trzeba rozumieć Agnieszkę Radwańską jako tenisistkę, ale przede wszystkim jako człowieka. No, zgadza się, pracujemy razem od wielu lat. Tych sukcesów trochę było w całym naszym teamie z Tomkiem na czele. Niewiele się zmieniało. Były chwile super, jak to, co powiedziałeś, półfinał Wielkich Szlemów, zwycięstwo w Singapurze, mnóstwo wygranych prestiżowych imprez, jak chociażby Pekin. Nic nie trwa wiecznie i w pewnym momencie człowiek dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba zadać sobie pytanie, co dalej. Tenis rozwija się w tej chwili w niesamowicie szybkim tempie. Ewoluuje niesamowicie pod kątem fizycznym, pod kątem siły. Jeżeli chcesz się utrzymać na pokładzie, no to musisz niestety cały czas bardzo intensywnie trenować, startować, być cały czas w tym cyrku, żeby no po prostu nie wypaść z niego. I to, co mówiliśmy przed chwileczką, teraz jest taki właśnie moment, gdzie gdzieś trochę z tej drogi, siłą rzeczy, z tej właściwej drogi, siłą rzeczy zostaliśmy zepchnięci. No i robimy wszystko, żeby do tego wrócić. Mam nadzieję, że to, że wszystko gdzieś jest tam prywatnie u Agnieszki poukładane.